Cześć. Syn. I Maciej. Ojej, ojciec i syn, Maciej i Maksymilian, tak. Witamy was w kolejnym odcinku naszych zagadek. I przechodzimy od razu z grubej rury. Ciągle czekamy na ten moment, kiedy Maksymilian napisze swoje zagadki, kiedy to ja będę odpowiadał na wszystkie jego pytania. Ale dzisiaj to jeszcze nie ten odcinek. Dzisiaj pytania zadaję ja. Gotowy? Tak. Mam nadzieję, że wy też jesteście gotowi i skupieni i że możemy zaczynać. No to zatem zaczynamy. Uwaga. Powietrze filtrują, to już było ostatnio. To uwaga. Małe pstryk i chwilę dzięki niemu pokażesz innym, zatrzymasz w mig. Pstryk. Co można pstryknąć? Światło, lampa, nie wiem. Chwilę zatrzymasz w nim mig. To bardziej chodzi o to, że dawniej tak patrzyłeś przez taki wizjer i widziałeś, a dzisiaj to masz to też w każdym właściwie telefonie. A, chyba już wiem. Chwilę mogą wszyscy zobaczyć. Możesz im powiedzieć, że tu byłeś, to widziałeś. To aparat. Aparat, a co robi aparat? Robi zdjęcia. No robi zdjęcia, no właśnie stąd pstryk. Dokładnie tak. Tak jak tu. No, dokładnie. No dobra, to uwaga, to teraz bardzo trudna zagadka. Nie wiem, czy sobie z nią poradzisz. Dziewczyny myślę, że poradzą sobie bez problemu, ale ty... Choć są odmienne, tak samo się nazywają. Kobiety na nogi, a krawiec i krawcowa w materiał dla fastrygi je wkładają. Buty to nie... No, buty właśnie, kobiety na nogi je zakładają, na takich tych... Szpileczkach. Szpileczkach, czyli? Szpilkowane buty. Czyli szpilki, po prostu, czyli szpilki. Szpilkowane buty. No, szpilkowane. Buty na wysokim obcasie się mówi, ale tak zdrobniane to mówią, że to są szpilki, tak? Że kobiety w szpilkach. No dobrze. W takim razie następny. Niezbadany, niezbieżony, pięknie w nocy gwiazdami rozświetlony. Teraz też jest nad nami, chociaż nie widzimy, że jest, nie widzimy tych gwiazd, bo świeci słońce i blask słońca po prostu sprawia, że nie widzimy gwiazd, a one tam są. Jak to się nazywa? To wszystko, co jest ponad naszymi głowami. Co, niebo albo... Nie, więcej dalej. To jest wtedy kosmos. Kosmos, dokładnie, tu chodzi o kosmos. Chciałem powiedzieć księżyc, ale potem... No księżyc jest też częścią kosmosu. No niektórzy mówią, że to jest też wszechświat, tak? Że tu jest świat, Ziemia, a za Ziemią jest... No chciałem coś powiedzieć, ale... Że Ziemia jest częścią po prostu wszystkiego, co jest na świecie, czyli Ziemia jest częścią wszechświata. Wszechświata albo kosmosu. Chciałem powiedzieć, ale mi nie wpadła ta nazwa. No dobra. Na dwóch lub czterech nogach wiele szczebli nosi. Nie tylko kominiarz po niej chodzi. A spaść z niej to będzie boleć. Jest taka zgadywanka. Idzie kominiarz po... Drabinie. Czyli? Drabina. Dokładnie, czyli drabina. Mała, zwinna, kolorowa. Nie ma w sobie życia. Ale na komputerze raz znaczek pokazuje, a raz go chowa. To chyba już wiem i to jest mapa? Nie, taka mała. Ja nie wiem, czy nie była już kiedyś ta zagadka w sumie. Do przesuwania, taki znaczek, wskaźnik na monitorze komputera. No dzięki niej możemy. Myszka. Myszka, no teraz ta chyba myszka to się nazywa też często touchpadem, bo... Jest tylko taki kwadracik, po którym przesuwamy samym palcem, a nie mamy tej fizycznej takiej właśnie... Myszki. Myszki. Można uwaga. Sobie. No, mów dalej. Jest trochę jak ludzki mózg, który pamięć ma. Choć nie myśli z siebie sam. To każdy komputer, każdy smartfon i każdy telefon. Większego lub mniejszego dla danych go ma. Karta SIM? Nie. SIM karta? Nie. Dla danych. Każdy komputer, każdy telefon. Co przechowujemy w mózgu, w naszym umyśle? Co przechowujemy? Informacje. Informacje, różnego rodzaju wydarzenia, wspomnienia, tak? Tak.
No właśnie, czyli to są nasze jakby dane, tak? No, w sumie tak. No to komputer... No właśnie, nasze myśli. O, super to zobrazowałeś, super to nazwałeś. To komputer, żeby mógł przechowywać, czego potrzebuje? Żeby smartfon mógł przechowywać te dane, czego potrzebuje? Mózgu nie, bo już to mnie nie ma. No ale to się nazywa? Dysk twardy albo pamięć? Po prostu pamięć wewnętrzna, tak? Dysk. Bardziej mi chodziło tutaj o twardy dysk, czy też pamięć wewnętrzną. No, może ja coś źle tutaj to jakoś tak skonstruowałem. No dobra, no ale to idźmy już do następnego w takim razie. Wydają go skrzypce i wydaje ptak. Każdy człowiek też go ma już od najmłodszych swoich lat. Nie myl go z pięknym głosem, wszak w swej budowie prosty jest. Każda nuta i półnutka, każdy znak w pięciolinii skrywa inny. Test? Nie. Inny? Głos? A głos? Pojedyncza nuta? A jedna nuta to jest jeden? Dźwięk. To jest właśnie jeden dźwięk. To nie dziki zachód. Mają szeryfy lub ich brak. Pan o nazwisku Gutenberg na ich wydrukowanie wpadł. Patrz, zając, króliczek. Widziałeś, jak szybko przebiegł? O, chyba. Zając, normalnie zając na to towarzyszył wpadł. Chyba się przestraszył nas, że tu siedzimy. No dobra, jeszcze raz. Byliśmy tam, gdzie... To nie dziki zachód. Mają szeryfy lub ich brak. Widzę, że trudne te zagadki robię wam. Panna o nazwisku Gutenberg na ich wydrukowanie wpadł. Od tej pory z każdym rokiem coraz więcej ich. Zdobione, proste, kręcone, w mądrym słowie typografia zanurzone. Co to jest? Nie wiem. Jest jedna wiewiórka czy zając? Może jeszcze jeden zając, no. To są? To są kapelusze, nie. Nie? Co to jest tutaj na papierze? Jak to się nazywa? Linie, słowa. Nie. To są? Litery. Litery, czyli czcionki. Dobrze. No to uwaga, kolejne pytanie. Nie jest mądrzejszy od kury, a jednak w nim schowane są siły życia i siły natury. Nie jest mądrzejszy od kury, a jednak w nim schowane są siły życia i siły natury. Nie. Zanim coś zasiejesz, to co jest? Nasiono. Nasiono, ziarno, no właśnie. To jest dziwne skądinąd, że ziarno właśnie jak zasiane będzie w ziemię, czy i będzie później nawożone wodą, że ono wyda takie piękną, zrodzi się piękny pęd, zakorzeni się i wyrośnie piękna, niekiedy wielka, ogromna roślina. Z drugiej strony, co jest mądrzejsze od kury? Się mówi, że nie jest mądrzejsze od kury. Dzisiaj na śniadanie jedliśmy. Jajko, no dokładnie, jajko. Też ma w sobie siły witalne, nie? Bo z tego jajka wykluwa się piskle albo ptak, no nie? To zależy, czy jest... Mała kura. Mała kura, czyli kurczak, to zależy, co tam w tym jajku jest schowane. No dobrze, mała, elegancka karteczka, a właściwie kolorowy kartonik z imieniem i nazwiskiem, telefonem, mailem podawany, ten niewielkich rozmiarów papier przez biznesmenów, wielkich twórców i ludzi jest... Poznawany? Jest... Wi... Z... To-ów-ką. Czyli? Wizytówką. Jest wizytówką. Chciałam powiedzieć dokumentem w sumie też. Dokumentem, wizytówką. Jak to tam inni mówią. W laboratorium i na lekcjach biologii używane. To, czego nie widzimy, z jego pomocą zobaczymy. Mikroskop?
No, to jest mikroskop. A jeszcze taki mikroskop, taki podręczny, który moglibyśmy włożyć do kieszeni spodni, to byłaby? Lupa. Lupa, no. Mam taki też mały mikroskop, taki też, który jest o wiele, wiele mniejszy niż lupa, czy nawet szkłolup. Mhm, zgadza się. Leży na łóżku, zamiast na ręce, to na niej głowę swoją skłonisz. No na czym zasypiasz zazwyczaj? Na głowę kładziesz w łóżku? A poduszkę? Poduszka, no dokładnie. Co ciekawe, nie, że pod łóżkę. Pod łóżka, rozumiesz? Masz łóżka, masz dwa łóżka i poduszka, czyli pod uszy, kładziona pod uszy, czyli poduszkę. Kładzę ją pod moje uszy, czyli może to być... nie nazywa się pod uszy, tylko pod łóżka, małe tak, czyli poduszka. Nie mogli nazwać po prostu pod głowa? Podgłówka? Podgłówka. No mogło też, mogliby też nazwać. No, też by ciekawie brzmiało. No. Podaj mi podgłówkę. To teraz pytanie z matematyki. Pomiędzy szarym i czarnym kotem był biały. Ile było kotów? 3. Dlaczego? Bo był szary, biały i jeden pomiędzy nimi. A jaki był pomiędzy nimi? Pomiędzy szarym a białym był czarny. No właśnie, czarny. No dobrze, słyszałem, że też przygotowałeś na koniec jakąś zagadkę dla mnie, mimo wszystko. No jedną taką. No, to słucham. To jest właśnie, to był, jak to się nazywa? O, czemu ściany nie prowadzą wojen? Czemu ściany nie prowadzą wojen? Czemu ściany nie prowadzą wojen? No bo są przytwierdzone do sufitu i podłogi, do murów są murami, no to mury nie mogą prowadzić wojen, no nie? No nie wiem, jakbyś był w świecie fantazji, to byś mógł. No to co takiego w takim układzie? Że pod nimi są pokoje, albo na nich... Pomiędzy nimi jest, no tak, pomiędzy ścianami jest, no tak. Ściany wyznaczają granice pokoju, rzeczywiście pomiędzy ścianami jest pokój. No to jest bardzo logiczne i nawet bardzo takie... No w sumie jakby było, można sobie to tak wyobrazić. Ocean, a pomiędzy jeden kontynent. Mhm. I dwa oceany, na przykład ocean Atlantyda i ocean... jaki to był? Północny czy południowy? Nie. Spokojny, atlantycki. No to spokojnym, a między atlantyckim. Na razie nie wiem, gdzie ja obydwa leżą, bym potrzebował globus. Można sobie tak właśnie wyobrazić, gdzie by chcieli prowadzić ten. Wojny, tak? Tak, albo musieli, a nie mogą, bo w sumie jest między nimi jest kontynent i nie mogą. Czemu, to można byłoby się zapytać, czemu kontynenty nie prowadzą między sobą wojen, bo... Bo pomiędzy nimi jest woda. Pomiędzy nimi jest woda. No i tym akcentem właśnie skończmy z zajączkiem dzisiejszą lekcję. Zajączek pobiegł, był szybko przekicał przez łąkę nam. Jeszcze tam jakiś innego słyszeliśmy, gdzieś tam buszował w krzakach. No, mam nadzieję, że w następnym odcinku to już Maksymilian będzie zadawał wszystkie zagadki, że się przygotuje, a ja będę odpowiadał. No to dziękujemy Wam i życzymy Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru albo tego dobrego, czego sami sobie życzycie. Na razie. Cześć Wam. Pa. Hej. Pa.